Siemanko, cześć, czołem, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Z tej strony zwykły kibic, po drugiej stronie oczywiście Lachu. Siemanko, dzień dobry. No i zwiastuje to tyle, że spotykamy się w kolejnym odcinku Draft Eksperta. Coś chciałeś powiedzieć, czy nie wiem, coś przerwałem? Nie, nic nie chciałem powiedzieć, nie, ja tutaj czekam grzecznie, tak, spokojnie. Dobrze, dla szybkiego przypomnienia obstawiamy sobie kuponik Eksperta właśnie w Fortunie. Później przechodzimy do FIFA, włączamy drafta, no i tyle, ile udało nam się trafić meczów, to później wybieramy sobie sami zawodników, a pozostałych wybiera przeciwnik. No i jak tak to jest. Było w twoim przypadku tym razem, powiedz? Tym razem 50% skuteczność, 4 dobre trafy, a u ciebie? Jak to było? U mnie tak samo, czyli 50 tu, 50 tu, razem mamy cały kuponik. Dobra, cztery dobre wybory to może być naprawdę fajnie, bo w takim razie będzie można sobie wybrać kapitana i później szybko. Dobra, ja to muszę taktycznie zrobić tak, żeby dostać toty karty. No musi tu być toty. Musi. Jak nie u mnie, to u ciebie, albo może i u mnie i u ciebie. Tak jest, to co? To słuchajcie, zanim zaczniecie oglądać do końca, to ja tam proszę pod spodem kliknąć subskrybuj, łapkę w górę, i teraz możecie oglądać. No tak. To... Płacimy za drafcik? Płacimy. Już od razu? Tak jest. Dobra. Idzie. Czyli cztery wybory tak. U mnie i u ciebie. Aha, i formacje sobie wybieramy jeden drugiemu, prawda? Tak jak było tak, zawsze. Tak. Dokładnie tak. To ja u ciebie poproszę formację numer 5. Okej, poszła piątka. U ciebie może jedną wcześniej, czwórkę. Czwórkę, akurat sobie najechałem. Dobra, i teraz mamy cztery wybory. Proszę tutaj kartę Toty. Dlaczego to zrobiłem? Okej, to będzie raz. Dobra, To nic. Dajmy im szansę. Tutaj jeszcze mogą być karty Toty. Już mam drugi wybór. Nie jest dobrze, panie kolego. Dobra, trzeci. Tego. Ej, mój ostatni wybór to będzie. Tego. No nie. Ale dobra, cztery wybory już miałem. Ale słabo, u mnie jeszcze jeden, to wezmę sobie może... Tego. Zobaczymy, kto to będzie. Okej. To w takim razie ja klikam i słucham państwa. No to zieloni 300. Nie. Żółty był mistrzem. Żółci 200 w takim razie musiałbym powiedzieć. Dobra, no wiesz, to... o co chodzi. Żółci mistrzowie licytacji. Oczywiście. No to jedynkę u ciebie najpierw. Jedynkę, panie. To trójkę. Trójka poszła. No to dwójkę. Będzie, że mam taką formację, gdzie będzie mało kart Toty, chyba tak sądzę, ale zobaczymy. To u ciebie jedynkę. Okej. No to u ciebie piąteczkę. Dobra. Dwójkę u ciebie. Dobrze. Siedzi dwójka. No to u ciebie jedynka w takim razie. Dobra. Czwórka. Ja. Zastanów się dobrze teraz, bo masz dobrą kartę. No ty miałeś też bardzo dobrą i niestety poszła w las. No to u ciebie dwójka. Dobra, źle nie jest. U ciebie trójka. Okej. Piąteczkę teraz. No to dowaliłeś. No, czwórkę. Czwórkę u mnie, tak? Mhm. Dobra, no to u ciebie jedynka. To u ciebie numer 2. Może tam będzie coś słabego? No najsłabszy zdecydowanie. Także tu dobrze trafiłeś. No to trójeczka. O, akurat sobie najechałem na niego, dobra. To poproszę piątkę. O, poszła piątka. To u ciebie jedynka? Leo Y, no. Numer 4. Był już ostatnio. Ohoho, panie kolego, masz kartę Toty do wyboru. Był już ostatnio. Znowu chcesz czwórkę, dwie pod rząd? No. Okej. Okay. No to... 2. No dobra. Czyli pewnie trafiłem, czy nie? Z tobą to tak właśnie, to z nim to tak nagrywać, tak to jest. A idź. Dobra, idę. Numer 3. Numer 3. Wszedł numer 3, no to u ciebie numer 4. To 2. Pa.
To piątkę, chyba dawno nie było piątki. Kurczę, no dobra. To poproszę, co by tu wziąć? Numer jeden, o, też jedynki nie było. Okej, okay, no to już jest. No to numer 4. Dobra, to 3. Dobra, to numer 2. Ojej, to 1. No wiesz co, no wiesz co, to też u ciebie numer 1. Dobra, to numer 5. Okej. Okay. To numer 2. Okej. Okay. To trójkę poproszę. Trójkę. To u ciebie też trójkę. 3 za 3. To ci powiem, że obojętny co byś wybrał. To numer 2 może. Bardzo proszę, numer 2. Numer 4. Okej. Okay. 3. Okej. Okay. Numer 1. Dobra, u ciebie 4 w takim razie i u mnie został trener. No to 1 u trenera. I u mnie też teraz jedynkę? Jeszcze trener. Numer 1, tak? Trener. Tak, tak. To u ciebie 5. No to jest 5. Mhm. No to już. To co, to w takim razie teraz mamy sobie tu poskładać co nieco, tak? Układajmy. Dobra, no to widzimy się za chwilkę. No to pokaż, co tam masz. Co się tam kryje, uwaga. O Messi! Trafiłeś go, no i widzisz? Trafił, ale ja ci go wybrałem? Tak. Ty mi go wybrałeś, także dziękuję, ale ty masz Pogby, masz Özila i Messiego, ale to wygląda. No zobaczymy, jak no to i będzie grać. Granie po bronie przede wszystkim. Zobaczymy, jak to będzie grać. Ale zobaczymy. Oby no. Tutaj Marcelo ładnie lecimy. Sobie hasał. Niech sobie nie hasa lepiej. Niech sobie nie Marcelo, hasa. Marcelo, jak w tamtym sezonie cisnąć trzeba. Tak jest. Naprawdę? Co? Szybki. Co on to zrobił? Paul Pogba. Miałeś w ogóle jakieś karty Toty? Pojawiły ci się? Czy no tego tylko... Marcelo. Marcelo i tyle? Tak. Uj. Właśnie mało. Nie było ani Ronaldo u mnie, ani Messiego. W Toty oczywiście. Tak. Nie! Uff, Donnarumma. Po co tu dotykasz? No po co? Ale mam pomysł. O nie, ale to później. Jest dobrze, że nie trafił. Dlaczego? Co to był? Dlaczego? Co? Dobra, robię zmiany jeszcze szybko. Właśnie, przecież ja też zapomniałem całkowicie o zmianach. Panie, a ja tu mam też jakiegoś zawodnika dobrego na zmianę. Zaraz zobaczysz. No. Jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. Marcelo poszedł do przodu? Jeszcze raz. Mówię, Marcelo poszedł do przodu? Wybiegł. Co jest? Pan tam był, tak, dobrze. No nie, chciałem tak... Mhm. Oho! Łap to! Nie! Jest z główki! Eriksen z główki! Dlaczego? No proszę. Aż ale Marcelo tam porobił ładnie. No, tu porobił, znaczy to moja obrona też się zachowała fantastycznie. No bo tak, oczywiście ja nią kieruję. Między dwóch zawodników wjechał Marcelo. I od tego się zaczęło. Ale ta główka... Eriksen. Wszystkiego bym się mógł po nim spodziewać, ale to, że bramkę z główki zdobędzie? Pamiętam jak Messi chyba z Manchesterem United strzelił. Nie no, a nie prawo, jak z Manchesterem United strzelił chyba z główki, nie? Tak, i to w finale Ligi Mistrzów. Buta zdjął. Tak. Co ty mnie tak nękasz tą stroną? Aha, bo tu jest ryby... Następny z główki! Jak on tego nie trafił? Messi! A to była podobna w ogóle akcja do tego wtedy. Tyle mówiliśmy i mamy. I Messi tego nie trafił. To Eriksen strzela z główki, a Messi nie strzela. No i znowu tą stroną, i znowu ten Ribery, i znowu Ronaldo hop. O kurde. Pięknie teraz siadło, to trzeba przyznać. Ale pod poprzeczkę zapakował. I to, to był Mbappé. Tak, Mbappé. Wprowadzony nie. I zdobywa bramkę do szatni. Człowieku, to bez szans. Dobra, lecimy z drugą połową. Nie ma co, nie pozwolimy nikomu Marcelo, czekać. Musisz tu ustrzelić, musisz dzisiaj trafić. Oho. Śmierdzi bramą. Aj, brawa noga. No. O, Pogba to był? Tak. Poczułem właśnie, że to jest ktoś, kto ma fizyczność dużą, bo nie mogłem go przepchnąć w ogóle moim obrońcą tutaj. Dlaczego to nie weszło? Mi też coś przycięło. Nie. I wjeżdżamy tam. Oj. Neymar.
No brawo, brawo. Ale no, ale no. No proszę. Zakładam, to jest ta zmiana, to jest ta zmiana. Powinien dostać żółtą kartkę, że się tak cieszy z kibicami. Ale to był ten moment kluczowy, to zajście. Ten tam już zbijał cyk piątkę gdzieś, mój bramkarz. Cyk. Donnarumma. No pięknie to siadło. Oj, oj, oj. I... Oj, Marcelo. No to trzeba przyznać, że ładnie teraz było. Wiedziałem. Kandrejewa, to Kandrejewa. Go goń, to go goń. Oj, oj, oj. Cel. Halo. Co jest? Piłka. Kibice, niestety, ale 20 ostatnich minut tego spotkania się nie nagrało. Przepraszam. Nie wiem, czy to moja wina, czy to wina sprzętu. W każdym bądź razie najważniejsze jest to, że wynik już się nie zmienił. Lachu wygrał 2-1. I co dziwne, nagrało się ostatnie 10 sekund z planszą, ze statystykami, no i z takim podsumowaniem spotkania. Także przejdźmy do tej części. A, nie w tą stronę, w tą drugą mogłem koniec odpędzić. Koniec meczu. Ale fajne spotkanie kolejne. Bardzo fajne, bardzo fajne. No, było okazji też co niemiara. Także na pewno powinien wam najlepszy zawodnik meczu Eriksen. Co? Ta bramka z główki. Od tego to mi się nie spodziewał. Wszystko przez tą bramkę z główki. Obaj po 10 do 12 cennych strzałów. Ale miałeś jak zwykle większe posiadanie piłki. 53%. No, to najważniejsze, że to posiadałem. 13 przejęć miałeś. No. Rzutów rożnych. Nie no, wszystkie statystyki prawie po mojej stronie, oprócz strzały i strzały celne po twojej. Te najmniej ważne, to one się nie liczą. No cóż, to w takim razie co? Dziękuję ci za kolejny meczyk. Ja tobie również dziękuję. Nie było tak najgorzej, 1-2, porażka. Także cały czas... Fajnie, a ja wiesz co, ja grałem cały mecz Barcelona na ataku właśnie. No właśnie się tak spodziewałem, że jak go tam zobaczyłem z przodu, to mówię, coś mi tutaj nie halo. Chciałeś strzelić, ale na szczęście udało się go powstrzymać. Ale no, Neymar włożył taką bramę, że buty z głów. Neymarito, buty z głów, dokładnie. To co, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam, że widzimy się kolejnym razem. Tak dobrze jest. Mówię? Otóż to, widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Si, mam nadzieję, że się podobało. Podtrzymajcie się, miłego dnia. Tobie również oczywiście. Tobie tak samo. Piana. Trzymajcie się, tak. Na razie.